Same sztosy. Efekt sieci. Dziś rozmawiamy o ciemnej stronie mocy, bo choć nowe technologie najczęściej kojarzą nam się z poprawą naszego życia w różnych jego wymiarach, to też stwarzają znakomitą przestrzeń do nowych form przestępczości, naruszeń, wyłudzeń, oszustw i innych niecnych występków, o których to występkach porozmawiam dziś z naszym znakomitym gościem, a jest nim pani profesor Aleksandra Gasztołt z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor. Przyznam szczerze, że kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to przejrzałam trochę zapisów prawnych na temat tego, jak definiowana jest cyberprzestępczość w Polsce. I zaskoczyło mnie, jak bardzo lakoniczne są te zapisy, bo mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która ustawa ma prawie 20 lat, więc trudno nazwać ją bardzo aktualną. Nawet w kodeksie karnym mamy pewne odniesienia do cyberprzestępczości, ale to są takie odniesienia, powiedziałabym, bardzo staroświeckie, bo dotyczą na przykład naruszenia tajemnicy korespondencji, czyli otwierania cudzych maili, włamywania się na cudzą pocztę, czy też wdzierania do sieci internetowej. A ja mam wrażenie, że cyberprzestępczość dzisiaj to coś znacznie więcej, szerzej i groźniej niż tylko czytanie cudzych maili. Jakie typy, czy jakie obszary cyberdziałalności są dla nas najbardziej niebezpieczne dzisiaj? To znaczy, jeśli chodzi o cyberprzestępczość i tą sferę męską i kobiecą, to jeśli spojrzymy na ofiary cyberprzestępczości, to w większej mierze są to mężczyźni. Kobiety są bardziej ostrożne wbrew pozorom, mimo że częściej korzystają chociażby z różnego rodzaju zasobów internetowych. W każdym razie ich przezorność jest o wiele wyższa niż męskich użytkowników, przynajmniej w Polsce. Jeśli chodzi o samo pojęcie cyberprzestępczości, to rzeczywiście w polskim systemie prawnym jest on dość niejednoznacznie zdefiniowany. Taka dość istotna wzmianka pojawiła się w drodze uchwały Rady Ministrów w polityce ochrony cyberprzestrzeni z czerwca 2013 roku, która w sposób bardzo ogólny zdefiniowała przestępstwo jako czyn zabroniony popełniany w obszarze cyberprzestrzeni. I na dalszym etapie zaczęto posługiwać się różnego rodzaju sposobami zrozumienia, czym jest cyberprzestępczość i cyberprzestrzeń, czerpiąc dorobku organizacji międzynarodowych, w tym policyjnych, na przykład Interpolu, ale także z organizacji takich jak Rada Europy, tutaj mamy konwencję z 2001 roku o cyberprzestępczości, różnego rodzaju komunikatów ogólnych Unii Europejskiej, które przede wszystkim dzieliły przestępstwa charakterystyczne dla cyberprzestępczości i przestępstwa popełniane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, sieci internet czy komputerów. Czyli upraszczając, mamy przestępstwa specyficzne na poziomie wertykalnym, na przykład sabotaż. Mamy też na poziomie horyzontalnym przestępstwa za pomocą technik komputerowych, czyli komputer nie jest tu celem samym w sobie, ale na przykład rozpowszechnianie treści pedofilskich, czy też pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie danych. Więc wszystkie te czyny mają charakter zabroniony w polskim prawie karnym. Z kolei dość niepokojącym trendem są przestępstwa związane z nienawiścią, czyli na przykład bardzo w ograniczony sposób osoby, wobec których popełniane są różnego rodzaju formy związane z dyskredytacją ich dobrego imienia, tworzone fałszywe profile, rzadko dość mają odwagę zgłaszania się na policję, po prostu częściej o wiele zamykają swoją aktywność online na danym na przykład portalu społecznościowym, nie doszukując w tym jak gdyby potrzeby zgłaszania do systemów bezpieczeństwa. I myślę, że jeśli chodzi o statystyki, to w Polsce one wyglądają dość dobrze, ale to wynika z dość niską cyberwiedzą
oraz faktem, że osoby, których komputery zostały zainfekowane w ograniczony sposób, mają dostęp do procedur umożliwiających zgłoszenie takiej formy aktywności. Czyli tak naprawdę ta niska liczba notowanych przestępstw nie wynika z ich niskiego jakby występowania w Polsce, tylko z tego, że bierzemy jako ofiary dużą część odpowiedzialności na siebie i też niekoniecznie zgłaszamy to dalej, ale na czym polega w takim razie trudność z łapaniem takich przestępców w sieci? Czy to są trudności, no bo rzeczywiście forma takich przestępstw jest zupełnie inna niż takich tradycyjnych, można powiedzieć, kradzieży, gdzie można człowieka złapać na gorącym uczynku za rękę i powiedzieć właśnie kradniesz. Często te osoby, które tych występków się dopuszczają, są gdzieś po innej stronie świata, więc być może tutaj też kwestie transgraniczności są jakąś przeszkodą. Co jest najtrudniejsze w wychwytywaniu przestępstw, które się odbywają w sieci czy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych? Tutaj mamy absolutnie całą gamę różnego rodzaju czynów zabronionych, więc bardzo trudno generalizować. Istnieją odpowiednie komórki zajmujące się konkretnym formą przestępczości, na przykład handlem fikcyjnymi kosztami, czy też propagowaniem lub pochwalaniem zachowań o charakterze pedofilskim, propagowaniem haseł faszystowskich, obraza uczuć religijnych i odpowiednie działy muszą kontaktować się z Wydziałem do Spraw Cyberprzestrzeni. W każdym kraju istnieją takie departamenty zajmujące się tylko i wyłącznie przestępstwami mającymi miejsce w cyberprzestrzeni. Bardzo ważną instytucją jest instytucja działająca w ramach Europolu, Europejskiego Urzędu Policji, SE3, która publikuje statystyki i udostępnia je krajom też członkowskim odnośnie nowych form aktywności w cyberprzestrzeni. Kraje, państwa członkowskie Unii Europejskiej bardzo często delegują tam swoich najlepszych specjalistów zajmujących się nadużyciami komputerowymi, przestępstwami związanymi z komputerami i ta sieć europejska bardzo dużo daje nowych rekomendacji i dobrych praktyk w tym zakresie również dla Polski. Dane są tutaj bezwzględne. Co prawda danych na temat Polski, tak jak pani profesor powiedziała, nie jest wiele i niełatwo tutaj odnaleźć się w tych dziurawych trochę statystykach, ale dane ogólnoświatowe mówią, że średnio 1 000 000 osób dziennie pada ofiarą jakiejś formy cyberprzestępstwa i to wypada około 14 dorosłych osób na sekundę. Więc właściwie w każdym momencie jesteśmy narażeni na rozmaite przestępstwa w sieci, no ale mam wrażenie, że szczególnie narażone są kobiety. Tu pani profesor już zaczęła ten wątek na samym początku. Rzeczywiście jest pewna przestrzeń czynów, których ofiarami chyba najczęściej padają kobiety. Tutaj dane pokazują akurat dotyczące Polski, że co czwarta użytkowniczka sieci w tym młodym wieku 18-34 lata padła kiedyś ofiarą przestępstwa właśnie w sieci. Czy to był stalking, czy to była przestępczość słowna, to tutaj nie zostało objęte badaniem, już te szczegółowe typy, ale faktycznie skala tego procederu mam wrażenie, że jest ogromna, jeśli chodzi o kobiety. Oczywiście tutaj jak najbardziej się zgadzam. Ja mogę się wypowiedzieć tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o przestępczość wobec kobiet, o bardzo intensywnym zjawisku w Europie Środkowej i Wschodniej. Ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, ale też naszych wschodnich sąsiadów. Rekrutacja online kobiet do pracy niewolniczej. Tutaj nie mówię tylko o niewolnictwie seksualnym, które stopniowo zanika na rzecz pracy przymusowej i bardzo dużo młodych kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej jest rekrutowana poprzez sieci społecznościowe. Na przykład były takie przypadki, gdzie rekruter, widząc na profilu otwartym, niezabezpieczonym Facebooka zainteresowania tej młodej osoby, że chciała, jej marzeniem jest być pielęgniarką, dobrze zarabiać, lubi konie, zaczął rozmowę o koniach, więc każda informacja, jaką umieszczamy
w sieci jest potencjalnie dla nas wroga. I tutaj ja przestrzegam zawsze moich studentów, żeby nie umieszczali swoich najbliższych, swoich pasji, zabezpieczali konta, co 2 tygodnie zmieniali hasła. Dość problematyczne jest to też, że bardzo często nie tylko kobiety udostępniają swoje służbowe komputery innym członkom rodziny. I to też może stworzyć taką otwarte drzwi dla przestępczości, chociażby robienie zakupów przez córkę z komputera służbowego rodziców na różnych stronach. Więc tutaj często sami zajmując się bezpieczeństwem, wychodząc z pracy, zostawiamy to bezpieczeństwo w pracy, jak ja to mówię, i sami nie przestrzegamy pewnych zasad. Z życia prywatnego mam taką historię, która absolutnie nie jest zabawna, jest przerażająca. Jedna z moich znajomych, wybierając się za granicę do jednego kraju Magrebu, poprosiła mnie o radę, jak się zabezpieczyć. Ja jej powiedziałam, żeby zrobiła sobie skany paszportu i zostawiła je w bezpiecznym miejscu. Ja miałam na myśli kogoś z rodziny, ewentualnie zaufaną osobę. Ona miała na myśli swój smartfon i co jej zginęło. Prawda? No i w ten sposób jej dokumenty zostały wykorzystane w innych celach przestępczych. Jej się nic nie stało, natomiast jej tożsamość już była aktywna w innym miejscu, więc czasami ta nieroztropność, jak korzystanie z różnego rodzaju hotspotów, darmowego dostępu do Wi-Fi, żeby zużywać mniej danych. Dość dużym problemem i wyzwaniem jest obecna pandemia, gdzie jest podlegamy codziennie coraz większej informatyzacji i cyfryzacji. Myślę, że wzrost przestępczości po tym półroczu wobec kobiet i mężczyzn będzie o wiele wyższy. Kobiety również są hejterami w sieci. O tym należy pamiętać, że to jest kolejny problem, szczególnie jeśli chodzi na przykład o mój temat, czyli o organizacje terrorystyczne, że coraz więcej kobiet angażuje się na rzecz rekrutacji innych kobiet za pomocą internetu. I to jest rekrutacja nie wprost prowadzona, tylko opierająca się na zaufaniu, zainteresowaniu, czy też różnej formy aktywności, a chociażby gry, zabawy i tak dalej. Więc tu cyberprzestępczość nie ma płci. No właśnie o to chciałam spytać, bo znalazłam gdzieś takie dane, które mówią, że właśnie cyberprzestępczość jest bardziej łakomym kąskiem dla kobiet, to znaczy tutaj aż co trzeci przestępca w sieci jest płci żeńskiej i jest to znacząco więcej niż w innych rewirach przestępczych, jeśli można tak powiedzieć. No i chciałam panią spytać, co takiego kuszącego jest w tej przestępczości w sieci dla kobiet, że zdecydowanie więcej ich decyduje się na takie działania, jak choćby nagabywanie do organizacji terrorystycznych, albo czym jeszcze kobiety zajmują się szczególnie w sieci, że tak im się tam spodobało, że te statystyki są rzeczywiście zatrważające. To znaczy ja myślę, że tutaj należy uwzględnić kilka czynników. O jakim regionie konkretnie mówimy, jaka jest kultura, jaki jest podział pracy, jaki jest stopień komputeryzacji kraju, dostępu do internetu, nie tylko dostępu do internetu, ale także aktywność zawodowa kobiet, czy one są aktywne na rynku pracy, czy to jest praca zdalna, czyli jakie są możliwości, bo statystyki często mogą być zafałszowane. Trudno porównywać na przykład aktywność w sieci kobiet w Polsce z kobietami w Nigerii, bo tutaj mamy tak wiele tych czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, że nie da nam to jasnego obrazu, ale również wzrasta aktywność zawodowa kobiet online. Kobiety bardzo prężnie rozwijają się chociażby w sprzedaży internetowej, więc może są to elementy ze sobą też
powiązane. Komputer i internet daje bardzo duże możliwości, bo daje anonimowość. Bycie niewidzialną jest jedną z tych charakterystycznych cech kobiety w wielu systemach, w tym systemach patriarchalnych, więc tutaj może ta kwestia też zaznaczenia swojego miejsca w rzeczywistości. Ale pamiętajmy o jednym, przestępczość głównie ma cel finansowy, chyba że mówimy o przestępczości politycznej, jak chociażby terroryzm, rewolucje i tak dalej. Nie ideowy, może mieć ideowy, ale głównie chodzi o cele finansowe, czyli zysku. Więc odpowiedź moja brzmi, kobiety są aktywne jako cyberprzestępczynie, bo to się po prostu opłaca. No to pani profesor, już ostatnie pytanie na koniec, bo lubię, kiedy nasze rozmowy kończą się jakąś receptą dla nas. Pani profesor Aleksandra Gasztołt być może wystawi nam dzisiaj receptę na to, jak być bezpiecznym w sieci w takim razie, jak nie paść ofiarą przestępczości, będąc kobietą czy to mężczyzną, bo to właściwie chyba bez różnicy z punktu widzenia użytkownika, jak zabezpieczyć się i swoje dane przed tym, żeby nie stracić skanów paszportu czy innych cennych dokumentów, o których pani wspomniała. Przede wszystkim odłączyć się od internetu i iść na spacer, to jest moja pierwsza rada od czasu do czasu, ale tak na poważnie to wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, czyszczenie komputerów regularnie z plików, cookies, czyli tych przysłowiowych ciasteczek. Ja mam taką zasadę, że nie pracuję na komputerze podłączonym do internetu, jeśli piszę na przykład jakąś, sporządzam analizę. Internet służy mi bardziej do wyszukiwania informacji niż do pracy. To jest bardzo duży problem, o którym się nie mówi, że większość pracodawców oszczędza właśnie na zabezpieczeniach informatycznych. Nie zmieniamy haseł, więc zmiana hasła co 2 tygodnie. Hasło to nie może być wyraz, który pamiętamy, bo nam się kojarzy. To powinny być bardzo luźno ze sobą powiązane cyfry, znaki i tak dalej. Nie zapisujemy ich w telefonie ku naszej pamięci, oczywiście. Na każdym portalu, każdej poczcie internetowej powinno być inne hasło i przede wszystkim firewalle i różnego rodzaju antywirusy. O tym należy pamiętać. A co jest jeszcze ważne, że o wiele rzadziej cyberprzestępcy włamują się na stare zabezpieczenia niż te najnowsze. O rany, to tych wymogów, które stoją przed użytkownikiem sieci jest tak wiele, że ja chyba faktycznie pójdę po prostu na spacer, wyłączę zaraz komputer i tyle będzie tego dobrego i myślę, że wszystkim naszym słuchaczom też życzymy jak najwięcej spaceru, a jak najmniej internetu, szczególnie, że mogą tam czyhać różne niebezpieczeństwa, choć oczywiście też możemy korzystać z niego w sposób bardzo umiejętny i do znakomitych celów. Naszym gościem była dzisiaj pani profesor Aleksandra Gasztołt z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie pani profesor dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Efekt sieci. Radio Campus. Same sztosy.